Jesteśmy uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie i postanowiliśmy przystąpić do Olimpiady Zwolnieni z Teorii pod nazwą Be the Hero. Nasz 8-osobowy zespół stanowi Klaudia, Wiktoria, Igor, Martyna, Emilia, Wiktor, Pola i Natalka. Nasz projekt dotyczy głównie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Poprzez nasze działania chcieliśmy uświadomić społeczeństwo w tym temacie, przekazać wiedzę i pomóc. Samodzielnie stworzyliśmy kilka filmów edukacyjno-fabularnych, które pokazały wiele problemów życiowych, z którymi zmaga się wielu młodych ludzi. Na naszych social mediach opublikowaliśmy również wiele naukowych postów. W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy wywiad z panią psychoterapeutką Wandą Justyńską, która odpowiedziała na kilka naszych pytań. W szkole mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcji z doktor nauk medycznych Aleksandrą Barańską. Przeprowadziliśmy tydzień z panią dr Joanną Świdrowską-Jaros oraz wywiad z dr Dorotą Zawadzką i panem doktorem Dawidem Misiakiem. Obchodziliśmy dni tematyczne, takie jak Dzień Walki z Depresją i Dzień Pozytywnego Myślenia. Działaliśmy też na TikToku. Mieliśmy szansę wystąpić w Radio Kół i opowiedzieć o działalności naszego projektu. Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia profesora Zbigniewa Religi w Kutnie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii realizują projekt społeczny pod nazwą Be the Hero. W studiu Radio Kół goszczą Klaudia, Emilia i Natalia, reprezentantki tego projektu. Dzień dobry. Dzień dobry. A na koniec rozdaliśmy ulotki, które promują nasz projekt. Jak wskazała przeprowadzona przez nas ankieta na koniec projektu, Be the Hero przyczyniło się do poprawy stanu psychicznego wśród ludzi.